Zgodnie z obowiązującym prawem, przypominam o obowiązującym ogólnym rozporządzeniu ochrony danych osobowych, w skrócie zwanym RODO, wskazującym na ochronę danych osobowych osób fizycznych. Przypominam, że sesja Rady Gminy jest nagrywana, transmitowana na żywo i archiwizowana na stronie internetowej gminy. Osoba ujawniająca dane osobowe niezgodne z prawem ponosi pełną odpowiedzialność za ich upublicznienie. Otwieram 8. sesję Rady Gminy Brańsk. Na stan 15 radnych na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 13 radnych. Tym samym stwierdzam prawomocność obrad i podejmowanych uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych i zaproszonych gości. Witam pana wójta gminy Brańsk Andrzeja Jankowskiego. Witam panią Elżbietę Janinę Szymańską, sekretarza gminy. Witam panią Monikę Agnieszkę Dygas, skarbnik gminy. Witam dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Witam kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad 8. sesji Rady Gminy Brańsk. Proponowany obrządek obrad państwo radni otrzymaliście wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad lub zgłosić wniosek o zmianę? Nie widzę. Wobec braku wniosków odczytam teraz porządek sesji, według którego będziemy obradować. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 7. sesji Rady Gminy. 4. punkt. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami. 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego gimnazjum imienia Jana Pawła II w Gliniku. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego gimnazjum imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie. Punkt 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Brańsk. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia polityki zarządzeniami konfliktem interesów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nowosady dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańsk na lata 2019-2024. Punkt 14. Przedłożenie informacji przekazanych przez wojewodę podlaskiego, przewodniczącego Rady Gminy Brańsk, wójta gminy Brańsk, urzędy skarbowe z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok. Punkt 15. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Brańsk za rok szkolny 2018-2019. Punkt 16. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt 18. Sprawy różne. I 19. Zamknięcie obrad. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z obrad 7. sesji Rady Gminy. Protokół z sesji był do wglądu w Biurze Obsługi Rady i był wyłożony przed sesją w dniu dzisiejszym. Czy ktoś z państwa zgłasza uwagi co do treści protokołu z 7. sesji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z obrad 7. sesji Rady Gminy w takiej wersji, jak został spisany? Kto jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał?
tutaj. Portal radnego. Musimy chwilkę poczekać. Może data urodzenia. Nie, coś zginęło. Marek, ratuj. Zobacz. Ale dobra, ja zagłosowałam. Protokół został przyjęty. Wynik głosowania jest następujący. 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Przechodzimy do punktu 4. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami. Proszę pana wójta o przedłożenie informacji. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni. Informacja w okresie między sesjami od 9 sierpnia wydałem następujące zarządzenie. Zarządzenie nr 91 w sprawie regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą Bieg Pamięci Olszewo 1939. Zarządzenie nr 92 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Brańsk podjętych podczas 7 sesji. Zarządzenie nr 93 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Brańsk miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkim komitetom wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Zarządzenie nr 94 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Brańsk i jednostkach podległych. Zarządzenie nr 95 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 13 października 2019 roku. Zarządzenie nr 96 z dnia 26 sierpnia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Zarządzenie nr 97 w sprawie powołania komisji przetargowej. Komisję powołano do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Oleńskie. Zarządzenie nr 98 w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez Urząd Gminy Brańsk i gminne jednostki organizacyjne.
zarządzenie nr 99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 100 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy w 2019 roku. Zarządzenie nr 101 w sprawie naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów będących nauczycielami wygaszanych gimnazjum z terenu gminy Brańsk. Zarządzenie nr 102 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2019 roku, wyprawka szkolna. Zarządzenie nr 103 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą instalacje OZE dla gospodarstw domowych gminy Brańsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś 8, infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6, inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Brama na Podlasie. Zarządzenie nr 104 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Brańsk do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Zarządzenie nr 105 w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia wójta gminy Brańsk w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 106 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy do głosowania spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Zarządzenie nr 107 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Zarządzenie nr 108 w sprawie powołania komisji przetargowej. Komisję powołano do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Brańsk w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zarządzenie nr 109 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność gminy Brańsk. Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w gminie Brańsk w 2020 roku i ustalenia regulaminu pracy tej komisji. Zarządzenie nr 112 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedszkolaki przecierają szlaki. Zarządzenie nr 113 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 114 w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady 8 sesji Rady Gminy Brańsk. Zarządzenie nr 115 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu Nowe perspektywy dla OWP w gminie Brańsk. Oś priorytetowa trzecia, kompetencje i kwalifikacje, działanie 3:1, kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.1, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zarządzenie nr 116 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w ramach projektu Nowe Perspektywy dla OWP w gminie Brańsk, oś priorytetowa trzecia, kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.1, kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.1, zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Ponadto 2 września 2019 roku podpisano umowę na wykonanie oceny stanu technicznego zbiornika wodnego pod nazwą Zbiornik Małej Retencji Otapy Kierznówek. 2 września podpisano umowę na renowację stawu Peposz miejscowości Szmurły. 30 września ogłoszono przetarg na przebudowę dróg gminnych w ramach Fundacji Dróg Samorządowych, odcinki dróg Świerydy, Poletyły oraz Kierznowo-Dębowo. 15 października 2019 roku podpisano umowę na rozkruszenie materiałów betonowych rozbiórkowych 2700 ton. 24 października 2019 roku odebrano samochód pożarniczy dla jednostki OSP Mień, który nie dojechał, ale odebrano. 28 października 2019 roku odebrano instalację OZE w gospodarstwach domowych w gminie Brańsk. Pozyskano dotację 15 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego i 7 800 złotych z Zarządu Wojewódzkiego PSP, łącznie 22 800 zł na zakup ubrań ochronnych Nomex po jednej sztuce dla każdej jednostek OSP. Pozyskano dotację w kwocie 28 500 zł na remont dachu strażnicy OSP Chojewo oraz 5 000 na każdą jednostkę OSP na zakup rzeczy różnych. Po dniu 9 sierpnia uczestniczyłem w kilku spotkaniach, w tym między innymi. W dniu 3 września wziąłem udział w spotkaniu partnerów projektu Budowa Nadbużańskiej Szerokowschodniej Sieci Dystrybucyjnej w Drohiczynie. W dniu 7 września uczestniczyłem w dziedzinach dożynkach w Wyszkach. W dniu 13 września uczestniczyłem w uroczystości 80. rocznicy bitwy pod Domanowem i 50. rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Domanowie. W dniu 17 września uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bielsku Podlaskim. W dniu 25 września uczestniczyłem w 4. Zgromadzeniu Zwyczajnym Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim. W dniu 1 października uczestniczyłem na spotkaniu roboczym przedstawicielem lokalnych władz samorządowych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. W dniu 2 października uczestniczyłem w konferencji z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w Bielsku Podlaskim. W dniu 4 października uczestniczyłem w uroczystych obchodach w jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Krzysztofa Kluka w Rudce, połączonych z 5. zjazdem absolwentów szkoły. W dniu 6 października uczestniczyłem we mszy świętej poświęconej wydarzeniom z okresu Powstania Styczniowego Roku Pańskiego 1863 w Łukawicy. W dniu 7-8 października uczestniczyłem w 35. Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Rozłogach. W dniu 19 października uczestniczyłem w tradycyjnym biegu świętego Huberta w Pietkowie na zaproszenie szwadronu kawalerii imienia 10 Pułku Ułanów Litewskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pragnę poinformować, że dołączył do nas pan Rafał Twarowski, nasz Łukasz, przepraszam bardzo, nasz adwokat. Czy ktoś z państwa zgłasza uwagi? Najlepsze. Czy ktoś z państwa zgłasza uwagi, zapytania do informacji? Nie widzę. Zanim przejdziemy do projektów uchwał, proszę pana Marka Brzozowskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu, o przedstawienie opinii przyjętej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 22 października 2019 roku.
Opinia numer 12/7/2019 w sprawie projektów uchwał pod obrady 8 sesji Rady Gminy Brańsk. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu wspólnie z Komisją Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 22 października 2019 roku analizowały projekty uchwał przyjęte zarządzenie numer 114/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady 8 sesji Rady Gminy Brańsk w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Glinniku, stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk, w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia polityki zarządzania konfliktem interesów, w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nowosady dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. W sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 i w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańsk na lata 2019-2024. Wszystkie projekty uchwał mają merytoryczne uzasadnienie wskazujące zasadność ich podjęcia i uzyskały pozytywną opinię Komisji Rady. Zatem Komisje Rady po analizie wszystkich projektów uchwał wnioskują do Rady Gminy Brańsk o ich podjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Glinniku. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Glinniku? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie i podniesieniu ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Uchwała głosami 13 za, przeciw 0, wstrzymujących 0 została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie. Projekt uchwały radni wszyscy otrzymali. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Uchwała głosami 13 za, przeciw 0, wstrzymujących 0 została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk. Również Państwo tą uchwałę otrzymaliście. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brańsk? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie. Kto jest za? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Uchwała głosami 13 za, przeciw 0, wstrzymujących 0 została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia polityki zarządzeniami konfliktem interesów. I tutaj proszę o przedstawienie petycji panią Anię Żero, przewodniczącą komisji. Do mikrofonu.
Treść petycji, która wpłynęła do nas drogą elektroniczną dnia 23 sierpnia 2019 roku. Do rad gmin położonych w powiecie wielskim. Podmiot wnoszący petycję, radca prawny Konrad Cezary Łakomy, Kasus Noster, Kancelaria Radcy Prawnego, ulica Onyksowa 11/1 Lublin. Petycja w interesie publicznym. Na podstawie artykułu 2 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wnoszę o punkt 1. Wdrożenie najlepiej w drodze zmiany statutu gminy, polityki zarządzania konfliktem interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pod tytułem Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych i opublikowanie jej treści na administrowanej w Państwa Urzędzie Gminy stronie BIP regulującej zarządzanie konfliktem interesów aktualnie istniejących bądź potencjalnie istniejących pomiędzy osobami wybieranymi w wyborach powszechnych do Rady Gminy. Proszę o spokój. A gminą, osobami prawnymi gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy. Punkt 2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki. Punkt 3. Wdrożenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki. I punkt 4. Ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki zarządzania konfliktem interesu. Jednocześnie na podstawie artykułu 4 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa artykuł 8 ustęp 1 wyżej wymienionej ustawy moich danych osobowych Konrad Cezary Łakomy, radca prawny. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. W związku z tym nie trzeba czytać po raz kolejny. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia polityki zarządzaniem konfliktem interesów? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie. Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Uchwała. Głosami 10 przeciw. 3 za. 0 wstrzymujących, została podjęta. Została odrzucona. Nie została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Tak, proszę. Ja mam takie pytanie, czy to o wynajęcie danego lokalu to będzie umowa podpisywana przez pana wójta, czy przykładowo jak odnośnie wynajęcia świetlicy wiejskiej z sołtysem, czy sołtys może to podpisać? Wszystkie umowy podpisuje wójt. Jasne, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Jeszcze jedna osoba. Uchwała głosami 9 za, przeciw 2, wstrzymujących 2, została podjęta. Przechodzimy do punktu 10.
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nowosady dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nowosady dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2020 roku, proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Uchwała głosami 13 za, przeciw 0, wstrzymujących 0 została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Jest zmiana, tutaj poprosimy Panią Skarbnik. Proszę o wprowadzenie zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącego przyjęcia stawek podatku od nieruchomości. W punkcie trzecim było dla budowli 2% od wartości. Stawka pozostaje na poziomie roku 2018 oraz lat ubiegłych. Proszę o zmianę na treść. Dla budowli 2% od wartości. Stawka pozostaje na poziomie roku 2019 oraz lat poprzednich. Czy ktoś ma jakieś pytania co do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości ze zmianą? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Uchwała głosami 8 za, przeciw 5, 0 wstrzymujących się została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Proszę. Ja chciałbym zapytać Panią Skarbnik właśnie o czego dotyczą te zmiany, ponieważ tam w tych tabelkach to ciężko się trochę połapać, także tak jakby można było w skrócie. Do uchwały jest załączony załącznik numer 3 i tam są wszystkie zmiany opisane. Czy ja mam czytać ten załącznik po kolei, jakie były zmiany? Tam wszystko syntetycznie jest opisane. Ja rozumiem, takie najważniejsze może tak. Ciężko właśnie tam się w tym wszystkim połapać, tak po prostu takie najważniejsze zmiany, które czego to dotyczy. Znaczy tak, do dochodów dostawaliśmy pisma z urzędów i te zmiany zostały naniesione. I te zmiany też były, skoro dostaliśmy dochody, więc do wydatków zwiększenia, tak. W wydatkach no w wydatkach mówię te zmiany, co w dochodach, tak, ale też zmiany takie tutaj będą zmiany w dostarczaniu wody, jeżeli chodzi o instalację OZE. Nie dostaniemy w tym roku dofinansowania, więc będą zmiany w dochodach i w wydatkach. I wydatki się zmniejszą o 223 840 zł. I w związku z tym, że nie dostaniemy właśnie tych dochodów, będziemy brać kredyt, który spłacimy, jak tylko dochody wpłyną. No i chyba to są te najważniejsze zmiany. Dobrze,
Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję również. Czy są jeszcze jakieś pytania? Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Uchwała głosami 8 za, przeciw 5, wstrzymujących 0 została podjęta. To ja jeszcze chwileczkę do tych zmian. Panie i panowie radni, chodzi o to, że realizujemy zadanie dla mieszkańców i wiadomo, że gmina uczestniczy w tych projektach i po prostu do czasu zwrotu pieniędzy nie jesteśmy w stanie jakby to zerować, także musimy się posiłkować kredytami na czas realizacji. Nie zawsze te zwroty wychodzą w roku kalendarzowym, także tutaj w budżecie muszą być takie zmiany, ale robimy to dla dobra naszych mieszkańców. Te projekty są ważne, zresztą sami widzicie, na pewno u niektórych z Państwa są te instalacje OZE, ale to nie chodzi tylko o instalacje, chodzi o inne programy. Żeby zrealizować program, trzeba za niego zapłacić. Później trzeba składać wniosek do poszczególnych urzędów o zwrot dofinansowania. Tak jest ze wszystkim i tak to u nas funkcjonuje. Także te zmiany są takie dosyć wyraźne, ale konieczne. Ale ogólnie przy zwrocie dofinansowania to się wszystko zeruje. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańsk na lata 2019-2024. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi, zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańsk na lata 2019-2024 w wersji spisanej? Proszę o naciśnięcie przycisku na tablecie i podniesieniu ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Uchwała. Uchwała głosami 8 za, przeciw 5, wstrzymujących 0 została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Wstrzymujących 5, przepraszam bardzo. Uchwała głosami 8 za, przeciw 0, wstrzymujących 5 została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Przedłożenie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok, przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego. Przedstawiam informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu. Wójta gminy Brańsk, pana Andrzeja Jankowskiego, w ustawowym terminie złożył oświadczenie majątkowe. To jest na drugi miesiąc przed upływem kadencji 2014-2018. W związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023 i objęciem obowiązków wójta gminy Brańsk za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono następujące nieprawidłowości. W dwóch oświadczeniach majątkowych, to jest na drugi miesiąc przed upływem kadencji 2014-2018 i w oświadczeniu majątkowym złożonym w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023, w punkcie X nie określono przynależności majątkowej przy zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Drugi punkt. Przewodniczący Rady Gminy Brańsk w kadencji 2014-2018 pan Felix Aleksander Wróblewski również w ustawowym terminie złożył oświadczenie majątkowe
na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu majątkowym. Punkt trzeci. Przewodnicząca Rady Gminy Brańsk w kadencji 2018-2023 pani Grażyna Płonowska również w ustawowym terminie złożyła oświadczenie majątkowe. To jest w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023 i objęciem obowiązku przewodniczącego Rady Gminy Brańsk za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono następujące nieprawidłowości. W punkcie drugim dwóch oświadczeń majątkowych nie wykazano działki znajdującej się pod domem. W punkcie ósmym oświadczenia majątkowego za 2018 rok podana kwota dochodów nie jest zgodna z dochodami wykazanymi w deklaracji PIT. I w punkcie dziewiątym dwóch oświadczeń majątkowych określającym składniki ruchome o wartości powyżej 10 tysięcy zł nie podano modelu ZTOR-a, ciągnika ZTOR. Informuję, że poza niniejszym pismem przekazującym wyniki analizy oświadczeń majątkowych do wykorzystywania przy wypełnionych kolejnych oświadczeń nie podejmowano dodatkowych działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Tutaj mamy następne. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje, że dokonano analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnej pani Pauli Górskiej, to jest złożonego w związku z rozpoczęciem kadencji i złożonego według stanu na koniec 2018 roku, nie dołączono kopii zeznania podatkowego. Przedstawiam informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych do przewodniczącego Rady Gminy Brańsk. 13 radnych Rady Gminy Brańsk w ustawowym terminie złożyło oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018. Jeden nie złożył z powodu śmierci. Wszyscy radni Gminy Brańsk wybrani na 8. kadencję w ustawowym terminie złożyli oświadczenia majątkowe. W związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023 i objęci obowiązków radnego za 2018 rok, w tym 9 radnych wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono następujące nieprawidłowości. Radna Honorata Krasnodębska-Bobel. W oświadczeniu majątkowym złożonym za 2018 rok w punkcie drugim błędnie zaznaczyła dochód za rok bieżący zamiast za rok ubiegły. W punkcie ósmym nie określiła przynależności majątkowej osiągniętego dochodu. Radny Marek Brzozowski w oświadczeniu majątkowym złożonym na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018 w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023 w punkcie szóstym wykazał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej usługi w rolnictwie w wysokości 235 408 zł. Natomiast w oświadczeniu majątkowym złożonym za rok 2018 dochód w wysokości 2027,31 zł. Radna Paula Górska w dwóch oświadczeniach majątkowych złożonych w związku z rozpoczęciem kadencji i za 2018 rok w punkcie X nie określiła przynależności majątkowej przy zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy zł. Radny Paweł Wysocki w oświadczeniu majątkowym złożonym za rok 2018 wykazał o 3 tysiące mniejszy dochód z gospodarstwa rolnego niż w oświadczeniu złożonym na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018. Radny Franciszek Bolesta, Franciszek Rółka w dwóch oświadczeniach majątkowych, to jest złożonych w związku z rozpoczęciem kadencji i za 2018 rok wykazali zaniżoną wartość gospodarstwa rolnego. Informuję, że osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do starannego i zupełnego wypełniania każdej rubryki w formularzu.
mimo stwierdzenia kilku nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych, nie podejmowano dodatkowych działań o kontrolę oświadczeń. Informuję, że wszystkie osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2018 rok w ustawowym terminie złożyły oświadczenie majątkowe łącznie z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Pani Agata Puchalska, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury imienia Anny Derenowskiej w Kalnicy. Pan Maciej Bobel, w związku z odwołaniem z pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury imienia Anny Derenowskiej w Kalnicy. W związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury imienia Anny Derenowskiej w Kalnicy. Za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT w związku z pełnieniem funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury imienia Anny Derenowskiej w Kalnicy oraz dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy. Pani Jolanta Januszewska, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku. Pani Elżbieta Szymańska, za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT w związku z wydaniem decyzji administracyjnych w imieniu wójta gminy Brańsk, a także pełnieniem funkcji kierownika referatu budownictwa inwestycji zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości. Pani Monika Agnieszka Dygas za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT w związku z pełnieniem funkcji skarbnika gminy Brańsk. Pan Józef Michałowski za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT w związku z pełnieniem funkcji prezesa zarządu żwirowania spółka z odpowiedzialnością ograniczoną. Pani Ewa Zawadzka w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora publicznego gimnazjum publicznego imienia Jana Pawła II w Gliniku. Oświadczenie złożono po upływie ustawowego terminu. W związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej imienia porucznika Izadora Kołakowskiego w Domanowie z filią w Świrydach. Oświadczenie złożono po upływie ustawowego terminu. Za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Pani Barbara Muczyńska w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej w Domanowie z filią w Świrydach. Oświadczenie majątkowe złożono po upływie ustawowego terminu. Pani Aneta Trusiak za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT w związku z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika referatu finansowego, a także wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta gminy Brańsk. Pani Katarzyna Honorata Wróbel w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora publicznego gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie. W związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej imienia księdza Stefana Wyszyńskiego w Chojewie za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Pani Monika Falkowska za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT w związku z wydaniem decyzji administracyjnych w imieniu wójta gminy Brańsk, a także pełnieniem funkcji kierownik referatu środowiska i gospodarki komunalnej. Pani Karolina Piotrowska w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Mniu. Pani Elżbieta Janina Szymańska w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji zastępcy wójta gminy Brańsk. Dodatkowo za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT, do którego nie była zobowiązana. Pani Dorota Zaleska w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Cholonkach. Pani Weronika Sztejniec w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji kierownika referatu ogólnego oświaty i promocji, a także wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu wójta gminy Brańsk za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Pani Grażyna Kamińska w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora publicznego gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Pani Małgorzata Kunicka w związku z pełnieniem obowiązku na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Mniu za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Pani Anna Kosińska w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Cholonkach za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT.
pani Izabela Szczepańska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji zastępcy kierownika referatu ogólnego oświaty i promocji wraz z wydawaniem decyzji administracyjnym w imieniu wójta gminy Brańsk w związku z zakończeniem pełnienia funkcji zastępcy kierownika referatu ogólnego oświaty i promocji oraz wydawaniem decyzji administracyjnym w imieniu wójta gminy Brańsk. Dodatkowo za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT, do którego nie była zobowiązana. Pani Małgorzata Szpakowska w związku z rozpoczęciem pełnienia obowiązków dyrektora publicznego gimnazjum imienia Jana Pawła II w Gliniku oświadczenie złożono po upływie ustawowego terminu za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Po przeprowadzonej analizie złożonych oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje. W oświadczeniu majątkowym pana Józefa Michałowskiego w części A punkt 7 nie wpisano przynależności wykazanych środków pieniężnych z tytułu członkostwa w zarządzie do majątku odrębnego bądź majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. W oświadczeniu majątkowym pani Barbary Muczyńskiej w części A punkt 1 zasoby pieniężne, środki pieniężne gromadzone w walucie obcej nie wpisano przynależności wykazywanych środków pieniężnych do majątku odrębnego bądź majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. W oświadczeniu majątkowym pani Karoliny Piotrowskiej w części A punkt 1 zasoby pieniężne, środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej nie wpisano przynależności wykazanych środków pieniężnych do majątku odrębnego bądź majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. W oświadczeniu majątkowym pani Anny Kosińskiej złożonym w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Cholonkach, część B, nie określono miejsca położenia nieruchomości wymienionej w części A, punkt 2 i podpunkt 3 gospodarstwo rolne. W oświadczeniach majątkowych pani Małgorzaty Szpakowskiej złożonych w związku z rozpoczęciem pełnienia obowiązków dyrektora publicznego gimnazjum imienia Jana Pawła II w Gliniku oraz za 2018 rok wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT, część B, nie określono miejsca położenia nieruchomości wymienionej w części A, punkt 2, podpunkt 3, gospodarstwo rolne. Do pozostałych oświadczeń nie wnosi się uwag. W związku z nieprawidłowościami nie podejmowano działań kontrolnych w tych oświadczeniach. Wszystkie oświadczenia majątkowe złożone zostały w ustawowym terminie. W analizowanych oświadczeniach majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości. Radny Mariusz Półtorak w części A, punkt 6, podpunkt 1, nie wykazano przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Radny Franciszek Bolesta w części A, punkt 2, podpunkt 1, tytuł prawny określono współwłasność z dziećmi i wnukiem. Radny Marek Brzozowski w części A, punkt 6, podpunkt 1, nie wykazano przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie określono tytułu prawnego w części A, 9 oświadczenie. 4. Radny Witold Antoni Sierocki, nie dołączono wymaganych załączników. Brak kopii PIT 37. W części A, tytuł prawny określono własność w jednej drugiej części, współwłasność z bratem. W części A zaniżono kwotę otrzymanych dochodów. Pomimo stwierdzenia powyższych nieprawidłowości nie skierowano do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku wniosków o kontrolę oświadczeń majątkowych. Podpisano naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim Dorota Paprocka. Jeszcze. Wszystkie oświadczenia majątkowe złożone zostały w ustawowym terminie. Punkt pierwszy. W analizowanych oświadczeniach majątkowych stwierdzono następujące nieprawidłowości. Pan Maciej Bobel. W porównaniu do informacji zawartych w oświadczeniu za 2017 rok wykazano niezmienioną powierzchnię nieruchomości wymienionej w części A, punkt drugi,
podpunkt 4 oświadczenia, podczas gdy tutejszy Urząd Skarbowy posiada informacje o zmniejszeniu powierzchni tej informacji. Tej nieruchomości, przepraszam. Weronika Szczejniec. W części A, punkt 2 oświadczenia, nie wykazano powierzchni nieruchomości, na której znajduje się dom wymieniony w punkcie 2, podpunkt 1. Pomimo stwierdzeń powyższych nieprawidłowości nie skierowano do Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Białymstoku wniosków o kontrolę oświadczeń majątkowych. Podpisano naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim. To wszystko, jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe. I zarządzam 5 minut przerwy.
Wznawiam obrady 8 sesji Rady Gminy Brańsk. Stwierdzam obecność 13 radnych na sali obrad, czyli kworum. W czasie przerwy radni poprosili o ponowne wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia polityki zarządzania konfliktem interesów. W związku z tym zgłaszam wniosek o wprowadzenie w punkcie 16 porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania polityki zarządzania konfliktem interesów. I przechodzimy do głosowania. Kto jest za taką zmianą porządku obrad? Proszę podnieść rękę i zagłosować. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Czekamy chwilkę. Nad zmianą porządku obrad, za zmianą porządku obrad było 13 radnych, 0 wstrzymujących i przeciw 0. Przechodzimy do punktu 16. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania polityki zarządzania konfliktem interesów. Proszę o przygotowanie kart do głosowania. Może przed głosowaniem przeczytamy jeszcze projekt uchwały. Poproszę tutaj panią Anię Żero. Projekt uchwały Rady Gminy Brańsk w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia polityki zarządzania konfliktem interesów na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Gminy Brańsk uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. W rozpatrzeniu petycji z dnia 23 sierpnia 2019 roku radcy prawnego pana Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wdrożenia polityki zarządzania konfliktem interesów przez Radę Gminy Brańsk postanawia się petycji nie uwzględnić. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Brańsk do poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz przeczytam uzasadnienie. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Brańsk w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania polityki zarządzania konfliktem interesów. Dnia 26 sierpnia 2019 roku wpłynęła drogą elektroniczną do Rady Gminy Brańsk petycja zgłoszona przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów przez Radę Gminy Brańsk. W dniu 28 sierpnia 2019 roku treść
petycji przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przygotowania i przedstawienia Radzie Gminy Brańsk informacji umożliwiających zajęcie stanowiska wobec złożonej petycji. Rozpatrzenie petycji nastąpiło w oparciu o opinię prawną adwokata Urzędu Gminy Brańsk dostarczoną przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz informacje zawarte w przepisach prawnych, rozstrzygnięciach nadzorczych i wyrokach sądów. Po zapoznaniu się z treścią Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że w aktualnym stanie prawnym z żadnych przepisów nie wynika obowiązek wprowadzania polityki zarządzania konfliktem interesów w Radzie Gminy i zarekomendowała Radzie Gminy Brańsk podjęcie uchwały o uznaniu petycji za niezasadną. Uzasadniając powyższe, Rada Gminy wskazuje w szczególności na istnienie przepisów ustawowych normujących m.in. zakazy łączenia funkcji przez radnych, to jest dotyczące potencjalnego konfliktu interesów artykułu 25b punkt od 1 do 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2006 roku stwierdzono, że Rada Gminy może podjąć uchwałę o przyjęciu kodeksu etyki radnych, ale znaczenie takiego kodeksu polega na dobrowolnym podporządkowaniu się radnych określonych wybranym zasadom etycznym mającym służyć właściwemu wypełnianiu funkcji publicznej. Jedyną sankcją za naruszenie postanowień kodeksu może być odpowiedzialność polityczna radnych. Artykuł 23 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi między innymi, że radny, i tutaj jest cytat, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców, to tym bardziej nie powinien być związany instrukcjami lub ocenami innych radnych bądź organów rady. Ustawy samorządowe nie przewidują wprost możliwości tworzenia mechanizmów karania radnych w ramach wewnętrznej organizacji rady, w tym powoływanie komisji dyscyplinarnych czy komisji do spraw etyki. Przenosząc to na grunt polityki zarządzania konfliktem interesów, nie znajdują uzasadnienia punkty od 2 do 4 zawarte w petycji. Punkt 2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki. Punkt 3. Wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki. I punkt 4. Ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki zarządzania konfliktem interesów. Odnosząc się do rekomendowanej publikacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego Korupcja Polityczna, Rada Gminy Brańsk uważa, że jest ona dobrym materiałem wyjściowym do dalszego podnoszenia świadomości radnych oraz szkoleń w tematach etyka, funkcja radnego, zapobieganie konfliktom interesów, przeciwdziałanie korupcji, bez konieczności tworzenia kolejnych dokumentów. Stąd wprowadzenie dodatkowych uregulowań powielających już istniejące ustawowe wydaje się zbędne. Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Brańsk nie planuje wdrożenia w życie polityki zarządzania konfliktem interesów, w związku z czym złożona petycja nie będzie podlegała realizacji. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrażania polityki zarządzania konfliktem interesów. Kto jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę podnieść rękę i zagłosować. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Uchwała głosami 13 za, przeciw 0, wstrzymujących 0, została podjęta. Przechodzimy do punktu 17. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Brańsk za rok szkolny 2018-2019. Proszę Państwa, tą informację otrzymaliście na maila. Myślę, że wszyscy Państwo się zapoznaliście. I jest pytanie, czy są pytania do tej informacji przedłożonej przez dyrektorów. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 18. Interpelacje i wnioski radnych. Czy są jakieś? Proszę.
To znaczy ja mam taką sprawę do pana wójta w związku z tą budową tej drogi z Kierzynowa do Dębowa. No my mieliśmy już kilka spotkań we wsi, rozmawiamy z mieszkańcami na ten temat, no i po prostu, panie wójcie, uważamy, że ta szerokość to jest po prostu nieodpowiednia do tej drogi. Tam 3,5 metra to po prostu nie zda egzaminu po prostu w takiej formie budowa tej drogi. Także z tego nie wiem, czy przetarg się rozstrzygnął już na tą budowę, czy nie, ale ja bym bardzo prosił, żeby jeszcze jakieś kroki podjąć po prostu, żeby jednak tą drogę zrobić przynajmniej 4,5-5 metrów, żeby ta droga służyła mieszkańcom, bo tam jest na tej drodze duży ruch, u nas jest dużo rolników, mają dużo sprzętu takiego dużego, także i tam, ja przy tej drodze mieszkam, to widzę właśnie jak tam cały czas ktoś jeździ, no i po prostu na takiej drodze wyminąć się, to będzie wielki problem, także ja mam taką prośbę do pana wójta właśnie, żeby nad tą sprawą jeszcze się troszeczkę zastanowić. Panie radny, tutaj ja jeszcze, przetarg jest ogłoszony co prawda, ale my nie możemy tutaj zmieniać w trakcie, bo tyle dostaliśmy od pana wojewody. Nie jesteśmy gminą uprzywilejowaną, żeby składać na drogi 6-metrowe i żeby dostawać 80% dofinansowania, tak jak niektóre gminy, powiedzmy Wysokie czy Łomża, gdzie wkład gminy w każdą drogę jest do każdego 1 100 000, u nas niestety jest dużo, dużo więcej. I tutaj jeszcze nie wiadomo, czy ta inwestycja będzie zrealizowana, co trzeba wziąć pod uwagę. Gmina Wyszki złożyła na drogę 6-metrową, 900 metrów długości, 5-metrową, 900 metrów długości, wartość w ofercie 1 800 000. Gmina nie jest w stanie zrealizować takiego projektu przy dofinansowaniu, jak oni wyliczali taką drogę 1 000 000 zł i tam było, dostali dofinansowania 400 ileś tysięcy, a po przetargu mają 1 800 000. Także teraz jest taki boom na drogi, zapotrzebowanie, a sami państwo wiecie, że mamy dwie firmy tutaj, które przystępują do przetargów, Trakt i Maxbud. No ale tak przystępują. To była jedna firma przystąpiła akurat w Wyszkach, firma Maxbud, i zaoferowała cenę 1 800 000. Także gmina by musiała dołożyć w tej chwili 1 400 000 do drogi. Tak samo i tutaj. Bardziej braliśmy to ekonomicznie. Ja nawet nie wierzyłem, że dostaniemy na takie drogi, więc przyjąłem dwie drogi, żeby zrobić więcej. To było przyjęte, te drogi 3,5 metrowe z utwardzeniem poboczy, bo na pewno nawet 3,5 metry droga jest lepsza jak ta, co obecnie jest żwirowa. Ja myślę, że przy grzeczności użytkowników to każdy sobie zjedzie, ale jedzie po 3,5 metrowej drodze ze sprzętem, nie jedzie po tym błocie, po żwirze, bo różne są sytuacje, najgorzej jest na wiosnę i na jesieni, jeżeli są roztopy. Ten rok i poprzedni był dobry, drogi nie są niszczone, można jeździć po żwirowych. Także trochę się kierowaliśmy tutaj względem ekonomicznym, ale również nie wiemy, za jaką cenę nawet ta droga 3,5 metrowa będzie wzięta do realizacji. Także na razie naprawdę to jest boom na drogi, bo tutaj akurat przed wybory rząd uruchomił te środki w większości. Niektóre, mówię, okoliczni moi koledzy samorządowcy z gminy Wysokie dostali dofinansowania 80%, my dostajemy 50%. Oni mogą te 10% dołożyć, na przykład wszystkie drogi powiatowe przy wkładzie, przy dofinansowaniu 80%, 20% jest rozłożone na powiat i na gminę. Także mówię, do każdego 1 000 000, byłem na Związku Gmin Województwa Podlaskiego, ten temat był poruszany. Pan wojewoda oczywiście mówi, że no Wysokie złożyło dużo wniosków, to dlatego dostało dofinansowanie 80%. Co ma piernik do wiatraka, kto ile tam złożył wniosków, każdy liczy, każdy składa to jak może. My składaliśmy do pana wojewody 3 lata na drogę, zresztą zaraz tutaj będzie odpowiedź dla pana radnego Rutka Franciszek, na drogi.
Tutaj nikt się do nas jakby nie ukłonił, nie wychylił. Wszystkie wnioski były odrzucane. A teraz przed wybory, mówię, złożyłem na dwie drogi, bo trzeba zrobić, no to można powiedzieć, bez zadłużania tej gminy, a z efektem dla rolników. Ja wiem, że zawsze jest chęć na lepiej, ale mówię, trzeba trochę patrzeć ekonomicznie na pewne rzeczy. Tak żeśmy złożyli, tak żeśmy dostali. No i zobaczymy, co dalej będzie. Także dziękuję. Dziękuję. Jeżeli mogę w uzupełnieniu, to ja bym chciała poprosić jeszcze dwa słowa. Na stronie internetowej w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się zakładka przetargi i zamówienia. Jest tam określony program funkcjonalno-użytkowy, czyli założenia, które gmina przyjęła przy przetargu. Przyjęliśmy drogę klasy technicznej L. Ona nic dla Państwa nie mówi, ale jest szerokością jezdni 3,5 metra i mijanki co 250 metrów, 1,5 metrowe na długości 25 metrów, czyli będzie możliwość wymieniania. To nie jest na zasadzie takiej, że bez mijanek. Droga jest przewidziana łącznie z mijankami i pobocza 75 centymetrów, także Szanowni Państwo, budowaliśmy w 2016 roku drogę Buronka-Kadłubówka i też słyszymy, że to jest autostrada do pól. Też takich uwag nie chcielibyśmy słyszeć przy założeniu takim, że koszty w tej chwili inwestycji są naprawdę dość wysokie. Są 100, a czasami 150 razy wyższe z kosztów, 150-krotność tego, co my mieliśmy jeszcze 2-3 lata temu. Także przy takim założeniu, wydając na drogę kilometrową 2 miliony, no to jest troszeczkę dużo. Także musimy kierować się przede wszystkim tak rozsądkiem, ale zasadą racjonalności, gospodarności, celowości. My też z tego jesteśmy kontrolowani. To jest droga, to są drogi przejazdowe, to nie są drogi dojazdowe do mieszkańców, tam kilku kolonistów faktycznie mieszka, natomiast są dwa domy. Tam nie jest droga, że tam jest 15-20 gospodarstw przy tych drogach. Staramy się zapewnić dojazd do każdego asfaltowy. Myślę, że warunki się poprawiają, natomiast nie ma co narzekać, że jest źle. Każdy by chciał do siebie mieć 6-metrową drogę asfaltową. Fajnie by było, tak. No tylko, że to wszystko kosztuje i trzeba liczyć. Tutaj założenie pana wójta było takie właśnie, żeby podzielić te miejscowości i żeby zrobić dwie drogi asfaltowe. Co prawda 3,5-metrowe, natomiast z mijankami, z możliwością, co 250 metrów widać, co jedzie. To akurat jest tam Kierstnowo-Dębowo, to jest droga prosta. Tam nie ma żadnych zakrętów, łuków, tam jest prosta droga. Widać, kto jedzie z naprzeciwka, można zjechać, ustąpić. Myślę, że tutaj kwestia współpracy między rolnikami jak najbardziej. Droga, która jest druga droga, to też jest droga prosta, tam jest jeden zakręt tylko, jest widoczność dobra, nie ma żadnych, że tak powiem, ograniczeń. Także... Znaczy, tutaj jeszcze, teraz ja jeszcze dodam, chodzi o to też, żeby, no, nie, że mamy tyle tych inwestycji, naprawdę spinamy ten budżet, nie chcemy doprowadzić tej gminy do takiego stanu, żeby po prostu, żeby nie było z roku na rok, nie można nic zrobić, bo zabraknie nam środków własnych. Już nam brakuje, bo mamy dużo inwestycji. Wiadomo, że wkład własny musi być duży. Nie zawsze jest tak, że cena kosztorysowa jest, cena projektu kosztorysu nie jest ceną adekwatną do ceny przy otworzeniu oferty na daną inwestycję. Stacja uzdatniania wody też były przewidziane do 4 milionów, prawda? A poszły dużo, dużo więcej. Ale co? Musimy zrealizować. Składa ofertę jedna czy dwie firmy. Oczywiście wybieramy najbardziej korzystną. Nie możemy otworzyć oferty i powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego się posiłkujemy kredytami, ale mówię, to się zapycha budżet, tak samo jak się w każdym gospodarstwie zapycha. Każdy by chciał w gospodarstwie też mieć sprzętu dużo, dobrego, ale nie stać na wszystko. Tak samo ja podchodzę do tego, jako tutaj gospodarz tej gminy, żeby po prostu nie zapchać tego budżetu, żebyśmy, tak jak w niektórych sąsiednich gminach, nie rozkładali rąk, nie przychodzili na sesję tylko po to, żeby podjąć zwykłe uchwały. Chcemy inwestować, no i jakiś umiar powinien być w tym wszystkim, prawda? No na pewno
oczekiwania mieszkańców są znacznie większe, ale później przychodzą, mija kadencja, przychodzą wybory i później się krzyczy, no wójt zadłużył tą gminę, jaki to gospodarz. No, później się wyciąga wnioski, że po prostu się nie widzi tego, co się zrobiło, nie widzi się oczekiwań mieszkańców, tylko się widzi, że wójt wziął kredyty. I wtedy już się nie patrzy, że droga ma 6 metry, czy 7, czy ile, czy stacje uzdatniania wody są profesjonalne i nowoczesne, tylko mówi się, o, tyle zadłużył gminę. To spada nie tylko na mnie, ale na wasz radnych w tej kadencji. Także ja tutaj jak najbardziej nie chcę doprowadzać do takiej sytuacji, żeby po prostu mieć zamkniętą drogę do dalszych realizacji zadań, a tych zadań w gminie no jest trochę. Także dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze minutkę, czyli uściślając tak naprawdę odpowiedź na pana pytanie, docelowo droga w miejscu mijanek będzie miała te 5 metry, czyli w miejscu, gdzie będzie mijanka, droga będzie miała, będzie szerokość miała 5-metrową całkowito, czyli na długości 2 km, co 250 metrów 5-metrowa droga. No myślę, że to nie są złe warunki techniczne przy takim założeniu, gdy naprawdę to jest droga tylko dojazdowa pomiędzy dwoma drogami powiatowymi, bo to tak wygląda. A to, że te drogi powiatowe są w takim stanie, jakim są, no to już inna kwestia, tak? Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu. Pani przewodnicząca, jeszcze jedno pytanie mam. Nie wiem, dobrze mnie słychać? Bo ja to rozumiem właśnie, że jeżeli chodzi o te środki, że no wiadomo, że nigdzie tych pieniędzy za dużo nie ma, ale jeszcze, skoro pan wójt przetargu, mówi, że jeszcze przetargu nie było, a gdyby... Panie radny, przetargu nie było, natomiast jest złożony wniosek o dofinansowanie pozytywnie zatwierdzony z takimi, a nie innymi warunkami technicznymi. I gdyby się udało gdzieś zdobyć środki, to dałoby się to poszerzyć? Znaczy, tak, generalnie to trzeba by było w ogóle wycofać wniosek i złożyć drugi na kolejny rok, bo w tym roku już termin rozpatrzenia wniosków minął. My złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na takie warunki techniczne, na taką klasę drogi, na taką długość drogi i na to mamy do 15 listopada przedłożyć wojewodzie umowę z wykonawcą. Proszę pana, jutro jest 1 listopada, my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, czy będziemy w ogóle mieli wykonawcę, czy ktoś się dzisiaj zgłosi. Dzisiaj do godziny 10 jest złożenie ofert, o godzinie 10.30 jest otwarcie ofert. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W przypadku, gdy nikt się nie zgłosi, postaramy się zdążyć jeszcze z jednym postępowaniem przetargowym, niezwłocznie go ogłosić. Natomiast to wszystko kwestia wykonawców, czy ktoś będzie zainteresowany realizacją w ogóle tego zadania. A jeżeli chodzi o zmianę warunków wniosku, to tak naprawdę musielibyśmy zrezygnować z tej inwestycji i szukać innych możliwości dofinansowania tej inwestycji, bo nie ma możliwości zmiany warunków technicznych. Ta sama sytuacja była też w innych miejscowościach typu Płonowo, Spieszyn, Powiatówka, gdzie próbowano coś zmienić, natomiast się nie dało. Jest plan na przyszły rok. Także to są pieniądze, to są wnioski, które są składane na określone długości, na określone parametry i tak powinny być realizowane. Nie ma możliwości w trakcie realizacji inwestycji zmiany warunków. Dziękuję bardzo. Dobrze, rozumiem, dziękuję. Tutaj dodatkowo właśnie też tutaj byliśmy upominani przez pana wojewodę do wniosku, który składał powiat na Spieszynie, że akurat tam nie będzie wykonane do tego gospodarza, tylko tam do tego mostu, to tam zostanie 300 metrów, ale ja miałem rozmowę, bo tu skarga poszła i na pana starostę i na mnie, że po prostu my tutaj traktujemy jakby nikczemnie osoby, które popierają PiS, to jest napisane w tej skardze, więc pan starosta złożył wniosek do pana wojewody na przyszły rok, żeby dokończyć tę drogę do granicy powiatu z dofinansowaniem 80%. Także zobaczymy, jak pan wojewoda. Pan wojewoda nam nakazuje, żeśmy rozwiązali ten problem. Ja rozmawiałem z panem starostą. Pan starosta złożył wniosek na przyszły rok, na skończenie tej drogi do granicy powiatu, tam do tego pana. I niech nam dołoży 80%, tak jak dla innych gmin dokłada. Także tak to wygląda. Panie wójcie, to może to samo zrobić z naszą drogą, może ja napiszę skargę, sam osobiście mogę napisać tę tutaj... skargę, że nas, skoro na gminie Brańsk 80% wyborców głosuje na PiS,
no to dla nas tak naprawdę też te 80% by się należało. Nawet więcej. Nawet więcej. No. Jeżeli o to chodzi, to nie ma żadnego problemu. Ja mogę dymu narobić, że tak powiem brzydko. No bo dlaczego? Dlaczego? Jeżeli ich popieramy, no to dlaczego mamy z tego nie skorzystać? Ale nie, to... Ja też uważam, że ja uważam w ogóle, że to jest nie w porządku, jakieś dzielenie na PiS czy nie PiS, bo powinno się ale to tą skargę tak, mogę ale... panom przedstawić. To znaczy, ale do wojewody można napisać coś takiego. Będziemy pisać następne wnioski na dofinansowanie 80%. No właśnie. Najmniejszy problem. A nam zostanie 3-metrowa droga, no trochę nie bardzo. 3,5, ale to spoko. Ja bym wolał w sprawie tej swojej drogi napisać. Jak się uda, to wtedy będziemy dalej ich męczyć. Nie, to już tutaj, tak jak pani sekretarz mówiła, jest wniosek. Znaczy, możemy wycofać wniosek, jeżeli mieszkańcy nie są zainteresowani i dalej będą jeździli żwirówką. Zrobimy inną. Na terenie gminy są jeszcze inne drogi wymagające remontu. Tak, także tutaj, no bo tutaj albo zrobimy coś i będzie asfalt, albo zrezygnujemy i nie będzie nic. No i będziemy tutaj... Pan wycofa wniosek i będzie liczył na to, że PiS panu da 80% dofinansowania w przyszłym roku, a my będziemy trzymać kciuki. No bo nie ma innego wyjścia. To znaczy nie, jest opinia mieszkańców taka właśnie, że lepiej szeroka żwirówka 9-metrowa dobrze utrzymana niż ten 3-metrowy asfalt, no bo po prostu... No. Znaczy, jeżeli jest taka... Większość mieszkańców opowie się za to, prosimy wniosek oficjalny do nas, do gminy i wtedy będzie pan wójt zajmował stanowisko. Umowa z wojewodą może nie zostać podpisana, bo to, że dostaliśmy dofinansowanie, postępowanie ogłoszone, zawsze jeszcze umowa z wykonawcą ani nie została w ogóle zawarta. Także tutaj no mówię, no. I tutaj... Proszę o stanowisko jasne, zwięzłe. Dobrze. I wtedy odniesiemy się do niego. Zapraszamy mieszkańców, zrobimy spotkanie tutaj powiedzmy gdzieś na terenie nawet tutaj tego GOK-u, ale mają przyjść mieszkańcy, się wszyscy wypowiedzieć na ten temat, czy im pasuje taka droga, czy wycofujemy wniosek, a nie tylko takie gdybanie, że tutaj, ja wiem, że niektórym osobom by mogłaby być szersza, ale mówię, zrobimy spotkanie, jak trzeba wycofamy wniosek, złożymy drugi, złożymy na dofinansowanie 80% i będziemy czekali. Co roku te drogi są jakby, na te drogi są przyznawane środki, ale... To znaczy, no także myślę, że to tyle na ten temat. Proszę panią przewodniczącą o kontynuację. To jeszcze chciałbym dodać, no wszystko jest w rękach mieszkańców, nie można nic robić wbrew mieszkańcom, więc jeśli nie chcą takiej drogi, no to musimy czekać na kolejne rozdania, jakieś kolejne nabory i w dalszych latach myśleć na temat przebudowy tej drogi. To są takie dwie opcje, albo kontynuujemy, realizujemy ten projekt, albo nie realizujemy i czekamy na następne jakieś wnioski. Przechodzimy do punktu 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Wpłynęło tutaj pismo od pana Franciszka Rółki do wójta gminy Brańsk. Może je odczytam. Mieszkańcy wsi Brzeźnica zwracają się z prośbą do wyżej wymienionego i do rady gminy, do wyżej wymienionego wójta o remont drogi przez wieś Brzeźnica od drogi powiatowej numer 1700B Brańsk-Perlejewo do drogi powiatowej numer 1694B Brańsk-Szmurły polegające na położeniu drugiej warstwy asfaltu i położenie chodnika przez wieś. Prośbę swą motywujemy tym, iż szkoda by było, aby doprowadzić do całkowitego zniszczenia obecnej warstwy asfaltu i większego kosztu remontu. Środki można pozyskać z dofinansowania dróg lokalnych województwa podlaskiego. Podpisano Rółka Franciszek. Odpowiedź. Franciszek Rółka, radny gminy Brańsk. Odpowiadając na pismo z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie remontu drogi przez wieś Brzeźnica poprzez ułożenie drugiej warstwy asfaltu oraz ułożenie chodnika, informuję, że gmina Brańsk nie ma wolnych środków finansowych, które umożliwiłyby sfinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Nadmieniam, że gmina Brańsk kilkakrotnie starała się pozyskać środki zewnętrzne na realizację niniejszego zadania w ogłaszanych naborach na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych przez wojewoda podlaskiego.
przy czym złożone wnioski o przyznanie pomocy na rok 2017, 2018 i 2019 nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Podpisano wójt gminy Brańsk. Pani sekretarz. Tutaj mamy, na terenie gminy mamy dużo takich dróg właśnie. Problem dróg to jest wieczny problem dróg, bo tutaj są drogi powiatowe. Tutaj nie ma aż tak też, no pod względem technicznym, nie jest ona aż tak straszna jak droga na przykład z Brzeźnicy do Szmurłów. Ta droga to naprawdę wymaga jakiejś konserwacji i też prowadzone są rozmowy, że w ramach remontu jakoś po kilometrze powiat razem, powiedzmy, z nami zechce tą drogę doprowadzić do porządku. Mówię, to są zaniedbania i jakaś niewiedza chyba poprzednich lat, że lano właśnie takie warstwy 3 centymetrowe, 4 centymetrowe, które powiedzmy przy użyciu obecnych sprzętów, wiadomo, że rozwijamy się jako gmina, jako tutaj każdy z rolników kiedyś po tych drogach jeździł ciągnik 28, 30 lub jakaś 60. Teraz jeżdżą potężne ciągniki, potężne przyczepy. Ludzie koszą jakieś tam... Ciągniki, przepraszam, i przyczepy to jest mało, ale wywrotki to jest problem. Wywrotki po mnie jeżdżą też ze żwirem. 60 dziennie. No, to mówię... Są naprawdę dużo, dużo zadań jest na terenie naszej gminy. Te drogi akurat, które są, przyjęliśmy, to były drogi żwirowe. Mówię, jest masę, w Markowie też jest, już się sypie ten asfalt. Naprawdę jest dużo, dużo, dużo takich miejsc, miejscowości, że były lane właśnie te jednowarstwowe drogi wyborcze, żeby tylko ludziom pokazać, że się polało asfalt, ale niestety to z czasem marnieje. My takich dróg przez tutaj piąty rok jesteśmy, nie robiliśmy, drogi robimy na podbudowie, dwie warstwy, 5 i 4 centymetry albo 4 i 4 i tego powiedzmy nie będziemy zmieniać. Ta droga jednak ma te 8-9 centymetrów asfaltu, to jaka ona by nie była, to ona na pewno się będzie długo, długo trzymać, bo jeżeli będziemy dbali o pobocza, o odwodnienie tych dróg, to one zawsze będą suche i służyć będą wam wiele, wiele lat. Także na pewno tutaj podchodzimy do tego i pod względem takim dobrego gospodarzenia dbamy o to i no tutaj mówię, potrzeby będą, były, będą i jeszcze raz będą. Ale mówię, każdy tam coś chce, nie zawsze te środki dostajemy, ale w miarę właśnie potrzeb będziemy to wszystko realizować, będziemy pisać kolejne wnioski, żeby tylko było lżej żyć w naszej gminie, naszym mieszkańcom. Przechodzimy... Mogę jeszcze jedno pytanie? Proszę bardzo. Jak najbardziej możemy przekazać. Nie ma problemu żadnego. Są dostępne, przygotujemy ksero i udostępnimy panu. No. Nie ma problemu. Może to nawet... Bezpośrednio do mnie, ja powiem dla kierownika, żeby przygotował. Jak będą gotowe, to się z panem skontaktuję. Dobrze? Myślę, że w przeciągu tam 7 dni, bo teraz akurat mamy święta, to... Ale... Może to nawet dobry pomysł. Przechodzimy do punktu 20. Sprawy różne. Czy są jakieś sprawy różne?
Ja tylko powiem, że one się niczym nie różniły, bo od wielu lat te same są wnioski, te same warunki się wpisuje we wnioskach o dofinansowanie na drogi samorządowe, co drogi, które uzyskały w tym roku dofinansowanie. No ale tylko informacyjnie panom powiem, że dróg wniosku w ogóle nie uległ zmianie od kilku ładnych lat. Pani radna, to przynajmniej jak zgłosi pani, no to i porządek będzie zachowany we wsi, sprawdzą dowody rejestracyjne, trzeźwość kierowców i jako miejscowość Mień będzie wzorową miejscowością pod względem bezpieczeństwa i przewozów. Ale chyba ten problem już raz poruszaliśmy i o ile sobie dobrze przypominam, to właśnie pani miała właśnie zainterweniować u policji. Tak mi się wydaje. Była interwencja. Widocznie trzeba ją ponowić. Przez takie interwencje tylko pani miała jeszcze kłopoty gorsze. No niestety, są zawsze plusy i minusy. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Tutaj poprosimy pana dyrektora. Pani przewodnicząca, państwo radni, ja chciałem tutaj z tego miejsca zaprosić państwa serdecznie na gminne obchody dnia 11 listopada do Sanktuarium Maryjnego w Domanowie na godzinę 12. Będzie złożenie kwiatów. Będzie to też połączone z uroczystym odsłonięciem tablic pamiątkowych poświęconych porucznikowi Emilowi Wiktorowi Gładysiewiczowi oraz podporucznikowi Franciszkowi Józefowi Grisbachowi. To będzie przy szkole w Domanowie, później będzie poczęstunek, także serdecznie zapraszamy. Wiem, że będzie ksiądz biskup na tych uroczystościach, prawdopodobnie nawet, jeżeli dobrze będzie się czuł, również senior biskup, także będą, wydaje mi się, że dość ciekawe uroczystości, także serdecznie tutaj państwa zapraszamy na to na godzinę 12 do Domanowa. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, otrzymaliśmy odpowiedź od biskupa na nasz apel. Może odczytam. Szanowna pani przewodnicząca, bardzo serdecznie dziękuję za pani pismo z dnia 13 sierpnia bieżącego roku, zawierającego informację o przyjęciu przez Radę Gminy Brańsk w dniu 9 sierpnia bieżącego roku apelu numer 1/2019 w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Brańsk dotyczącego obrony świętej wiary i Kościoła katolickiego. Apel ten wobec niestety coraz częściej występujących przypadków profanowania krzyża, ołtarzy, figur świętych, a także obrazu jasnogórskiej Madonny oraz ataków wobec osób duchownych jest czytelnym znakiem sprzeciwu tak władz samorządowych, jak i reprezentowanych przez nie społeczności lokalnych wobec łamania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dobrych obyczajów i wychowania w duchu chrześcijańskiej miłości. Jako pasterz diecezji drohiczyńskiej wyrażam wdzięczność za ten gest sprzeciwu wobec agresji. Modlę się, by ustały wszelkie działania mącące ład moralny w Polsce oraz o to, byśmy jako ludzie wierzący realizowali w naznaczonej zaproszeniem codzienności przesłanie świętego Pawła Apostoła zło dobrem zwyciężej, czego przykład dał duszpasterz Solidarności i męczennik komunizmu błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Z serca błogosławię. Piotr Sawczuk, biskup drohiczyński. Czyli spraw różnych więcej nie mamy. Wobec tego zamykam 8. sesję.